kochani, pisaliście ostatnio do mnie pod ostatnim filmem, że chcielibyście zobaczyć film dotyczący matury, jakieś takie rady z mojej strony. No i stwierdziłam, że w porządku, nie ma problemu. Mogę nagrać taki film, bo jak wiecie, ja po maturze jestem już 3 lata i wiem, że teraz wasza matura wygląda trochę inaczej. To nie jest tak, jak to było te 3 lata temu, więc nie do końca też jestem na czasie z tym, jak to wygląda, co się pozmieniało. No ale myślę, że takie rady, zasady, myślę, że do każdej matury się przydadzą. Czy matura jest ważna? Moim zdaniem bardzo ważna. A czy potrzebna? Słuchajcie, to jest tak, że matura sama w sobie wprowadza was w taką dorosłość i otwiera pewne drzwi. Przechodzimy ze świata tego liceum do świata studiów, bądź też nie, bo nie każdy musi iść na studia, ale zazwyczaj jednak młodzi ludzie idą na studia. I nie wszyscy muszą mieć maturę, i ja to rozumiem, ale jednak powiem wam, że to jest wstyd i moim zdaniem każdy powinien tą maturę zdać. Nie jest to ciężkie, zwłaszcza przedmioty podstawowe. No bądźmy szczerzy, to są rzeczy, które powtarzamy w kółko przez te 3 lata i nawet jeszcze wcześniej w trakcie nauczania. I każdy, nawet przeciętny czy słaby uczeń, nie ma większych problemów ze zdaniem takiej matury. I nie ma się co stresować, chociaż to wiecie, ja mogę sobie mówić teraz, bo już jestem 3 lata po maturze, ale pamiętam, jak ją zdawałam, to byłam jednym kłębkiem nerwów i bardzo się stresowałam. Już tydzień wcześniej nie mogłam zasypiać, cały czas się zastanawiałam, jakie będą pytania, czy sobie poradzę, czy zrobiłam tyle, ile powinnam, czy może za mało się starałam. Wiecie, to są takie pytania, które was nachodzą, zamiast się skupić na tym, żeby się jeszcze zrelaksować, żeby jeszcze coś powtórzyć i po prostu skupić się na tym, co jest, już i tak się nie da tego odwlec, i tak to się wydarzy, więc po prostu przyłożyć się, zdać, i wszystko będzie dobrze. Słuchajcie, także jeśli miałabym wam powiedzieć jakieś takie rady przedmaturalne, to moim zdaniem po pierwsze musicie się skupić na przedmiotach, które będą wam potrzebne, a podejrzewam, że na tym etapie już wiecie, gdzie będziecie się rekrutować, więc wiecie mniej więcej, które przedmioty są dla was najważniejsze. I na nich się najbardziej skupić w tym trybie już powtórkowym, kiedy macie mało czasu i tak naprawdę już niewiele się nauczycie, ale więcej sobie już powtórzycie, utrwalicie i tak dalej. Skupcie się na tych rzeczach, które są dla was najważniejsze. Jeśli macie taki dzień na przykład, że nic wam się nie chce, że nic wam nie wchodzi do głowy, to lepiej sobie ten dzień odpuścić, zrobić przerwę, zrelaksować się i drugiego dnia już postanowić, że wchodzicie na pełne obroty od rana, uczycie się, powtarzacie i tak dalej, niż po prostu ślęczeć ten dzień, kiedy to nie jest wasz dobry dzień na powtórki, na naukę i tak dalej, odpuścić sobie, no i spróbować następnego dnia. Pamiętajcie, żeby nie zapomnieć dowodu osobistego i najlepiej, żebyście się spakowali dzień wcześniej, żeby już rano się tym nie stresować. Wiadomo, że rano mogą być różne sytuacje, nie wiem, zabraknie wam prądu, czy wody, czy czegokolwiek, będzie dodatkowy stres, więc już spakujcie sobie wszystkie rzeczy, miejcie to przygotowane, jeśli to będzie matura z matematyki, to wszystkie te kalkulatory, długopisy, linijki, ekierki i tak dalej. Wszystko to sobie spakujcie, żeby już mieć rano spakowane. Właśnie, przed maturą ważne jest, wiecie co? Żeby się nie kłócić z partnerem, z partnerką, z rodzicami, z kimkolwiek. Po prostu niepotrzebne, to jest niepotrzebny stres, który sobie dokładacie tak naprawdę. No i przez to wpadacie w panikę i naprawdę... Nie. Parę takich rad, jeśli chodzi o dzień matury. Przede wszystkim pamiętajcie, żeby się wyspać, żeby zjeść dobre śniadanie, żeby zjeść jakąś kostkę czekolady, żeby ten umysł zaczął pracować i już wszedł na te najwyższe obroty, żeby wszystkie zadania po prostu rozwalić na samym początku. Jeśli chodzi o samą maturę, to ja pamiętam, że jako nieliczna przyszłam z korkami do uszu i chyba na każdej maturze je miałam, ponieważ często jak chcę się właśnie skupić, to łatwo mnie rozproszyć. Jakieś tam stukanie butów, czy stukanie w kalkulator, czy jakieś rozmowy, szepty, cokolwiek. Nawet osób, które pilnują, czy jakieś dźwięki zza okna. Często mnie rozpraszały, także stwierdziłam, że na pewno w ten dzień nie mogę się rozpraszać i muszę się skupić na tym, co jest na kartce. Także wzięłam sobie korki do uszu, no i oczywiście musiałam je pokazać, żeby było wszystko jasne, że tam nie ma żadnego podsłuchania, nic takiego, że to są zwykłe korki z apteki za złotówkę. Ale fajny pomysł, tylko pamiętajcie, żeby
pokazać je, że coś takiego macie, żeby nie było, że wkładacie sobie w trakcie coś do ucha, no bo wtedy może być problem, także polecam Wam, ale pamiętajcie, żeby uprzedzić wszystkich, że coś takiego macie. I pamiętajcie, że jak dostaniecie tą maturę, będzie leżała przed Wami, to weźcie głębokie dwa wdechy, otwórzcie i pomyślcie, że na pewno sobie dacie radę, bądźcie pozytywnie nastawieni, nie rozglądajcie się dookoła, nie patrzcie, jakie są miny innych osób, przerażone czy też mnie, po prostu skupcie się na tym, co macie przed sobą, utrzymajcie ten stres na poziomie takim właśnie motywującym i wczytujcie się w zadania dokładnie, ponieważ czasem wiadomo, że są jakieś tam kruczki, druczki, dziwne rzeczy, które mogą Was zmylić z tropu i pamiętajcie, że czasem za dużo też kombinowania nie jest dobre, czasem znacie odpowiedź i jest to pierwsza odpowiedź, która przyjdzie do Wam do głowy, więc wiecie, to jest różnie, ale zazwyczaj te pierwsze i najprostsze rozwiązania są najlepsze. 10 minut też przed skończeniem pisania. Pamiętajcie, żeby sobie zostawić 5 minut na sprawdzenie wszystkich odpowiedzi i 5 minut na przepisanie odpowiedzi na kartę z tyłu, która się znajduje, ponieważ to jest bardzo, bardzo ważne i wiem, że dużo osób o tym zapomina. Wiem, że też jesteście uczulani przez Waszych nauczycieli, żeby tego nie zapomnieć, bo to naprawdę jest kiepska sprawa, jak się zapomni przypisać tych odpowiedzi, także pamiętajcie o tym, to jest bardzo, bardzo ważne. Może Wam też pomóc coś takiego, żeby sobie zrobić takie wstępne rozeznanie, taki pułap punktowy, to znaczy, żeby sprawdzić, ile Wam potrzeba na daną uczelnię, żeby się dostać punktów. No i może Wam to pomóc w ten sposób, że się uspokoicie na maturze, jeśli zobaczycie, że już mniej więcej macie to minimum. Oczywiście piszcie wszystko na 100% i tyle, ile wiecie, no ale w jakiś sposób może Was to uspokoić, jeśli się dowiecie, że już jest ok. Nie wiem, co Wam jeszcze powiedzieć. Te wszystkie takie rady, mam wrażenie, że są oczywiste, ale jednak może komuś pomogą, mam taką przynajmniej nadzieję. Na pewno sobie super poradzicie z maturą, nie stresujcie się, chociaż wiem, że większość z Was pewnie nie umie nad tym zapanować i bardzo się boi, ale naprawdę zobaczycie, że za te 3 lata, tak jak ja, będziecie mówić o tym w ten sposób, że to nie było takie straszne, jak się wydawało. Najgorsze jest właśnie to, że od 3 lat liceum większość nauczycieli tylko powtarza matura, matura to było na maturze, to będzie na maturze, to się może pojawić na maturze, bo matura to, próbna matura, cały czas, co chwilę jest tylko słowo matura i matura i przez to się to tak nakręca, że w pewnym momencie, jeśli przychodzi ten dzień, no to wiemy, że ten stres jest ogromny. I napiszcie mi koniecznie, co piszecie na maturze, co zdajecie z tych rozszerzonych, dodatkowych przedmiotów, jakie jest Wasze nastawienie. Możecie mi też napisać, co się zmieniło od matur poprzednich, ponieważ niby się coś tam dowiadywałam, no ale chętnie też Was posłucham, może jeszcze czegoś nie wiem. No i trzymam za Was bardzo mocno kciuki, na pewno sobie super poradzicie. Nie panikujcie, opanujcie stres, zrelaksujcie się wcześniej przed maturą, wyśpijcie, no i buziaczki.